Kaszanowic, Radwański, wyszedł Pinksa, no i karny. Nie zdążył z interwencją 20-letni bramkarz. Radwański wywalczył 11. Dynamicznie, szybko ruszył do tej piłki. On wyraźnie zahaczony przez bramkarza Stali. Biedrzycki, Pęksa. Biedrzycki 1-0. Karny wykorzystany. Góra. Na prawą stronę. Marczuk. Skrzepiozu na Jarka, Marczuk utrzymał się przy piłce, Marczuk pole karne, lewa noga, Marczuk, gol, 1-1. Fantastyczna akcja, troszkę tak bez asysty, bo pozwolili 18-latkowi wbiec w pole karne gospodarze, no i minęło kilkadziesiąt sekund, mamy remis. Gol z Górnikiem Łęczna, gol z Brookbetem. Zaczęli goście, tym razem troszkę inaczej. Łukasz Góra, zrobiło się miejsce na środku, ale Góra zagrał niedokładnie. Szansa, gol, 2-1. Gospodarze ponownie wychodzą na prowadzenie. Wszystko zaczęło się od tego niecelnego zagrania Łukasza Góry. Bramka Murisa Meszanowicza.